Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Poczta od widzów. Naprawdę dużo paczek się uzbierało, także bez zbędnego gadania zaczynamy. Zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. I jeżeli ktoś by potrzebował mojego adresu, skrytka pocztowa oczywiście znajduje się w opisie każdego filmu. No i pudełeczko puste ze zdrapkami od widzów jest, bo już nagrałam pierwszy odcinek zdrapek od widzów, także czeka tutaj na kolejne. I słuchajcie, zaczynamy od pierwszej paki. Taka paka srebrna, taka trochę kosmiczna, mucha mi tu lata, idź stąd, nie przeszkadzaj, chyba że ona tu jest pazerna na jakiejś słodkości. Nowe nożyce są, proszę bardzo. I otwieramy. Paczka jest otworzona i w środku znajdują się różne srebrne przesyłeczki ponumerowane, także wyciągnę je sobie i zaraz zaczniemy od jedyneczki, tylko gdzież ona jest? Ok, jest jedynka i słuchajcie, wydaje mi się, że to grosiki na szczęście. Słuchajcie, jak tylko uzbiera się większy kubek, no lecę od razu na zdrapki, ponieważ czuję szczęście w waszych łapkach, w waszych rączkach. I słuchajcie, dokładnie tak, tutaj mamy jakieś monety, także wsypujemy. Numer 2. I tu się nie spodziewam niczego, nic mi to opakowanie nie mówi, nie mam pojęcia, co to może być. Uwaga, słuchajcie, lakier dostałam, proszę bardzo, taki srebrny, spróbuję Wam go pokazać, o, jest, złapał się, trójeczka. I tutaj widzę jakieś próbeczki albo maseczki, o, jakaś maseczka fajna, Skin Detox, zabieg oczyszczający, glinkowa maska mineralna, świetnie, świetnie, uwielbiam maseczki. Numer 4, czy tu będą jakieś słodyczaki, tak mi się wydaje, o, tak, tak, proszę bardzo. To są takie żelki po prostu. Gdzie jest moje opakowanie ze słodyczami? Tam. Będziemy mieli do czego wrzucać, leci to gdzieś na dół. Numer 5, chyba galaretka, albo coś takiego sypkiego. Fajnie, można łatwo odpakować, co mi się podoba. Galaretka o smaku truskawkowym i coś kolejnego również tu mamy. Galaretka pomarańczowa, mniam, mniam. I szósteczka, sprawdzamy. Coś dla psiaczków. Pewno się ucieszą, dziękujemy. I teraz przychodzę do listu, który jest gdzieś tu. Myślałam, że list, a to jest tylko niestety rysunek, więc niestety nie wiem, od kogo jest ta paczka. Na opakowaniu też za bardzo nie mogłam rozczytać, ale kimkolwiek jesteś, dziękuję Tobie za paczuszkę. Lecimy teraz z takim kolorowym opakowaniem, proszę bardzo. Nie, nikogo adresu nie pokazuję, to jest mój. Okidoki, paczka otworzona i widzę tutaj jakieś kolorowe pakuneczki. Już wyciągam. Dosyć spore. Coś do wypicia lub zjedzenia. Sprawdzamy. O kurde! Czekajcie, rozetniemy to. Widzę, będę miała niezły zapas. Postawię sobie tu moje serce, żeby od razu to wrzucać. Tu jest galaretka marakujowa, galaretka z pianką, smak truskawkowy. O kurde, nie znam czegoś takiego. Pierwsze słyszę. Następnie pastelowa litchi. To jest jedna z moich ulubionych galaretek, naprawdę. To jest galaretka pina colada i galaretka Blue Ocean. Kurde, naprawdę trafiłaś w moje gusta, albo trafiłeś idealnie. Zaraz jeszcze dowiem, od kogo paka jest. Następnie coś słodkiego i zdrowego. Mamy tutaj batoniki, takie musli, proszę bardzo. One takich batonów nie jadą, więc na pewno sobie z chęcią przypomnę ich smak. Coś nowego, mam nadzieję, że dobrego. O, uwielbiam nowości, uwielbiam. Także zaraz sobie... Ja tu jadłam, jadłam to, słuchajcie, już Wam to pokazuję. To są takie koala ciasteczka i ja sobie to kupiłam ostatnio, też patrzę, jakaś nowość, a słuchajcie, wiecie, że to jest smak z mojego dzieciństwa, tylko ja pamiętam, że nie było truskawkowych, tylko że były czekoladowe, więc już sobie ostatnio przypomniałam ten smak, ale z chęcią sobie raz jeszcze to zjem, odłożę opakowanie na dół puste, żeby mi się tu nie myliło i następnie mamy coś słodkiego ponownie, o kurczę, same słodycze dzisiaj, mam nadzieję, że nie zgrubne, no raczej mi to chyba nie grozi i tutaj są takie żelki. Takich jeszcze nie jadłam, nim dwa. I następnie Toffees, czyli takie cukiereczki. Coś do wypicia, nieotwierane. To wygląda, słuchajcie, jak herbata, przynajmniej po opakowaniu, tak śmiem twierdzić. Herbatka owocowa z żurawiną i jabłkiem. Pierwszą widzę taką firmę. Z chęcią sobie wypróbuję, jak wiecie, uwielbiam herbaty. I już się zrobił, słuchajcie, kosz pełen. Ale na pewno coś jeszcze tu zmieści. Następnie coś do rzucia i nie tylko. Czy to dla psów, czy dla mnie? Okej, widzę tutaj są mentosy, takie owocowe, gumy, mamba, tak jak myślałam, znaczy małam, o smaku coli.
Oj, ale dobroci dzisiaj w tej paczce, po prostu chyba jakiś fan słodyczy albo fanka słodyczy mi ją robiła, naprawdę dużo dobrego. I dalej ostatni pakunek, otwieraj powoli i delikatnie, dobra. I mamy tutaj naklejeczki, ale ładne, patrzcie, takie wypukłe, że wam pokazuję. Na przykład takie. O, naprawdę dużo różnych fajnych naklejek. Gdzieś jakieś pudełko bym znalazła. Dobra, wsypiemy na razie do pudełka z drapkowego te naklejki, żeby ich nie zagubić. I zabieram się za list, już patrzę. Królowa YouTube'a, Glamdronka, kilka słów ode mnie. Jesteś super, oglądam Cię od ponad roku. Mam nadzieję, że paczka się spodoba. Magda. Magda, paczka jak najbardziej bardzo fajna. Widzę, że znasz się na słodyczach, dobrych słodyczach. I tutaj mnóstwo słodkości mi podesyłaś. Dzięki za przesyłeczkę. Pozdrawiam. Teraz kolejna paczka, troszkę taka dla odmiany, bo wcześniejsze były kolorowe, a tutaj mamy paczkę z kotami. No to otwieramy. Słodycze, bileco. Okidoki, paczucha jest trochę z brokatem, więc trochę się boję. Słuchajcie, otwieram. Mnóstwo bibuły, także zaczynamy. Tutaj jest pierwsza rzecz w takim panterkowym opakowaniu. Coś na ciepło, słuchajcie, jest gorąco, ale herbatki, słuchajcie, zawsze do śniadania będą dobre. I właśnie widzę tutaj herbatę zieloną z cytryną. Także nie, ja chyba ją na dół postawię, bo już się nie zmieści za duże opakowanie. Już na ochłodę, widzicie, raz ciepło, raz zimno, a jak żeby inaczej. I mamy na ochłodę galaretkę o smaku truskawkowym. Ja raczej galaretki na ciepło piję, ale spoko. Coś słodkiego, patrzcie na to, kurde, to poszaleli. Ajajaj, merci. Jaki jest wasz ulubiony smak z merci? Czekam na odpowiedź w komentarzu. Czekoladka, ale taka trochę hashtag świąteczna. Następnie coś do pisania. Wygląda to jak zeszycik, ale jest tak obklejone, że ja chyba będę pół godziny to otwierała. Masakra. O, taki fajny, wiosenny zeszycik w paseczki. I w środku też paseczki są. Coś na rękę. Czy to będą bransoletki gumowe? Oby nie, oby nie. Ojojoj, są bransoletki gumowe. Patrzcie, grosiki dostałam, zaraz to rozetniemy, zobaczymy. Dokładnie, no to wsypujemy. Same złociszki będą fajnie brzęczeć. Uwaga, tu poleciało. Tam różne gumowe ozdoby, nie wiem, czy to są jakieś przywieszki, czy co. Spróbuję wam to pokazać. O, takie serduszka. Biedroneczka. Dobra, wsypiemy na razie to do pudełka zdrapkowego, bo żadnych zdrapek nie ma. I na koniec jakiś liścik chyba, koperta, zaraz ją otworzę. Gram Paula, oglądam Cię już ponad rok, spotkałam Twój kanał, kiedy zrobiłaś odcinek Zniszcz ten dziennik 4, woda, Kamila z Harlemby. O, to było niezłe, słuchajcie, cała się wtedy oblałam, pamiętam. I zobaczmy jeszcze tutaj jakieś są karteczki, o. Tak więc, The Sims 4, Gram Paula. Literio! Uwaga! Glam! Także pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękuję za przesyłkę i teraz dobierzemy się do takiej paczki. Były kolorowe, były w kotki, a teraz taka zwyklutka paka, słuchajcie. Ale te zwykłe, wiecie, że czasami kryją, czasami bardzo często kryją w sobie w środku prawdziwe studenka. Uwaga, jest karton, jest paczka i otwieramy na początku liścik. Odłożymy go, bo nie wiem, czy tutaj dziewczyna... O, widzę, że tu są dziewczyny, więc nie wiem, czy dziewczyny sobie życzą, żeby to czytać, więc później to sobie obczaję. No i tak, coś dobrego. Herbatka? Słuchajcie, ja będę miała taki zapas herbaty, po prostu. Ale ja nie narzekam, bo ja uwielbiam, jak mam różne rodzaje herbaty. Najbardziej czego nie lubię, jak jest jedna herbata i muszę pić ją cały czas, bo później mi się znudzi, nie będę chciała po nią sięgać. A tutaj jest herbatka. Malina i cytryna, tururu. Tutaj coś takiego w łapki i napis pieseły się cieszą, czyżby jakieś przysmaczki dla piesełów, oj. Pieski najbardziej się cieszą, słuchajcie, bardzo, bardzo, uwielbiają. Jakby mogły was wszystkich poznać, to na pewno byłyby bardzo zadowolone, bo by wiedziały, od kogo takich smaczków dostają, kto im takie dobroci przesyła. Takie paski z mięskiem, o, także fajnie, fajnie. Następnie owocowe szaleństwo, no to jak szaleć, to szaleć, hashtag YOLO się mówi i lecimy z tym tematem. Widzę tu właśnie jakieś słodyczaki, galaretasy, o, są nawet taki komplet galaretek, fajnie szeleszczą, mogłaby zrobić z tego grzechotkę, jakąś muzyczkę dopuścić i śpiewać, kręcam żaróweczki. Następnie dla urody przetestujesz, czy to jakieś maseczki, jeśli tak, to oczywiście mamy maseczkę aktywnie oczyszczającą, nie używam jeszcze takiej, także na pewno sobie przetestuję, odkładam tu na bok i smacznego, nie mam pojęcia co może być,
chipsy, ale się zgniotły, słuchajcie. Ja nie wiem, czy można jeszcze zjeść tam same okruszki, ale zobaczymy, sprawdzimy. Własnoręcznie robiony pierścionek, no to trzeba nożyczek tu uciąć. Pierścionek z gumek, spróbujemy na palec nałożyć. Trochę uciska, no ale zmieścił się. Proszę bardzo. Czyją narzeczoną jestem? Coś na zdrabki, jak nazbierasz, ok. Dostałam tutaj jeden grosik i jak brzmi słynne powiedzenie Glampauli, hashtag Glampauli, grosz do grosza, a na zdrabki będzie. Także coraz bliżej się zbieramy. No i tu królowa YouTube'a. Takie rysunki. Snapchat, mój sklep, łapka w górę, właśnie łapka w górę pod tym filmem poleciała. Mam nadzieję, że tak. Na Snapie nazywam się Glampaula. Jeżeli szukacie w ogóle jakiegoś Facebooka, Instagrama, Snapa, zawsze w opisie filmu znajdziecie. Tutaj są jeszcze takie inne rysunki, które sobie odłożyłam. Tutaj taki kolażyk i jest logo Glampauli. Tu chyba widzę, że jest logo Glampauli. O, dokładnie, jest. I tutaj również taki kolażek z filmami, jakie nagrywam, a tu chyba taka już mieszaninka. A, to są te, najlepsze teksty Glampauli. Co tu się dzieje, Haś się zgadza, śmieszek, heheszek, glam kierowca, kepsik w górę, glam rodzinka, glam dronka, łapka w górę i oglądamy hashtag mięso. Halo, halo Mietku, halo, halo Sławku, gdzie są pieniądze za las, glam śmieszek. Co to ma być? Jakie są jeszcze teksty moje, które są waszymi ulubionymi? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. No i na sam koniec czytam liścik, aparat się lekko przegrzewa. Jestem Aneta i wysyłam tą paczkę z Majką Idź Stąd Mucha, moją siostrą. Pochodzimy z Białegostoku, oglądamy cię od sierpnia 2015. I tutaj mnóstwo wymieniania. Mnóstwo miłych słów również tutaj otrzymałam od dziewcząt. No i dziękuję Aneta i Majka z Białegostoku. Pozdrawiam dziewczyny i pozdrawiam cały Białystok i pozdrawiam wszystkich moich widzów, którzy oglądają, komentują, łapkują, którzy są ze mną na co dzień. Dajcie znać, czy mam jakichś widzów z Białegostoku. Nigdy nie byłam, a z chęcią bym się wybrała. No i co? W tym momencie pozostało mi podziękować za oglądanie. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Mówię tak szybko, bo aparat się przegrzewa i mam nadzieję, że do końca to nagra. Dzięki za oglądanie, dzięki, że tu byliście. Ciągam pierścionek, bo trochę łapka mnie boli. Buziaki!